Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo dziękuję, bo po takiej zapowiedzi czuję się zobowiązana do tego, żeby najpiękniej jak potrafię opowiedzieć o tym, co kocham, co lubię, co szanuję i dlaczego tak właśnie jest. Pomyślałam, że to miejsce jest miejscem odpowiednim, aby przygotować coś nowego, ożywczego, coś, czego jeszcze nie było w mojej przestrzeni intelektualnej i coś, czym mogę się podzielić z Wami po raz pierwszy, premierą właśnie model gwiazdy sukcesyjnej. Ale żeby opowiedzieć Wam, jak ja patrzę na firmy rodzinne i dlaczego one są tak mi bliskie, chciałabym zacząć od pewnej historii, historii dla mnie bardzo ważnej. To jest gwiazdka 1954 roku. To jest moje babcia, mój dziadek i moja mamusia. Na odwrocie tej fotografii jest napisane Boże Narodzenie 1954 rok, Maryjka z rodzicami, chłopcy poszli na lodowisko. Chłopców było czworo. To była ostatnia gwiazdka moich dziadków, w której byli właścicielami siedmiopokoleniowej firmy. Siegfried Hermann prowadził ją ze swoim dziadkiem, ze swoim ojcem i też z dziadkiem. Firma istniała od 1827 roku. To była ostatnia gwiazdka, dlatego że kolejny rok, 55, dotknął ich jak wielu innych polskich firm rodzinnych, które po prostu przeszły na Skarb Państwa. A firma była duża, firma była innowacyjna, firma zajmowała się garbarnią, miała też część związaną z kuśnierstwem. Do dziś jestem szalenie dumna z mojego pradziadka. Panie, myślę, że zrozumieją dlaczego. On skóry w 37 roku farbował na kolor amarantowy. Modrak wszedł w rodzinie Gucci 4 lata później. To była rzeczywiście innowacja. Mieli złoty medal na targach w Poznaniu w 37 roku. Rozwijali się bardzo dynamicznie. Do dziś opowieścią jest produkt, jest coś, co noszono w tamtych czasach, kalesony z Irchy. Firma zapowiadała się doskonale i to na pewno było bardzo trudnym doświadczeniem dla całej rodziny, a szczerze powiem, dopiero niedawno odkryłam, jak wielkie piętno, jak wielkie emocje też zostały we mnie w związku właśnie z tą historią. Moja kariera zawodowa, moje doświadczenia zawodowe zaczęły się w 96 roku, gdzieś 20 lat temu. Ja wtedy zupełnie nie miałam tych powiązań, ja patrzyłam trochę na życie inaczej. Wchodziłam dopiero po kolegium języków obcych. To był taki czas, kiedy jak się miało jakiś język, a już dwa, to już w ogóle, to się tak człowiek czuł jakoś fajniej. Pierwsza moja praca to była firma Winkhaus, no bo jakoś tak brzmiała z niemiecka, to stwierdziłam, że moje kompetencje językowe może się przydadzą. I rzeczywiście tak było. To była bardzo ciekawa historia. Prawie 10 lat byłam związana z tą firmą. Najpierw jako referent do spraw handlowo-celnych, wtedy jeszcze cło żeśmy musieli opłacać. Później przez różne stanowiska, jak się zatrudniałam, to było nas 12 osób, a jak wychodziłam z tej firmy, szukając dalszych wyzwań, było nas 1200. Fantastyczny rozwój tej firmy, która dziś wiem, była i jest do dzisiaj firmą rodzinną. W co piątym oknie, jak je otworzymy, to tam te okucia Winkhausa są. W zeszłym tygodniu miałam bardzo ciekawą rozmowę z panią Sofią Winkhaus, którą zaprosiłam na nasz kongres, na Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych, który rok do roku organizujemy w Poznaniu. Rozmawiałam z nią przez telefon po 20 latach, jak przyjeżdżała wówczas kiedyś tam jako ta przyszła kandydatka do tego, żeby kiedyś przejąć ten biznes rodzinny. Była taka trochę speszona, trochę doświadczała tej polskości. Tak, dla niej to był taki trochę odległy kraj. A ja dostawałam zadanie, no pani Adrian, no pani pójdzie z panią Sofią, no tak może na miasto, na Starówkę pójdziecie. No to żeśmy tak chadzały. I dzisiaj po 20 latach, jak z nią rozmawiałam, to
prosiłam ją, żeby się podzieliła tymi doświadczeniami, jak to jest zarządzać jako córka w takiej branży, które dziewczyny, tak może nie do końca, branży bardzo metalowej, specyficznej. Po firmie Winkhouse pracowałam krótko w BMW, w Sparte Motorrad, ale takim drugim głównym nośnikiem wiedzy było dla mnie stowarzyszenie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów, Internationale Kontrollerverein. Patrzyłam przez pryzmat liczb, patrzyłam na firmę przez pryzmat rentowności. To było jedno z ostatnich zadań, jakie miałam w poprzedniej firmie i to pociągnęło moją ciekawość na tyle, że w 10-tysięcznym stowarzyszeniu z siedzibą w Monachium zostałam w zarządzie, zostałam wybrana do zarządu, zostałam pierwsza kobieta, jedyna poniżej 40, bo panowie tam 60+. No i jedyna spoza obszaru niemieckojęzycznego. Ja traktowałam to jako wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie do tego, żeby ta myśl kontrolingu rzeczywiście wchodziła do Polski, żebyśmy myśleli przez pryzmat rzeczywiście takiej dobrej ekonomii, rozumiany jako sprawdzanie rentowności naszych klientów, kanałów dystrybucji, produktów. Trochę na tym tle, szybciej muszę spocować, bo mi się tutaj coś psoci. Trochę na tym tle zaczęłam wchodzić w obszar strategii. Obszar strategii rozumianej nie tylko jako definiowanie tego, co dla nas ważne, ale przede wszystkim w obszar strategii budowania wyzwań rynkowych i konsekwentnej realizacji. Wchodziłam w obszar balance scorecard. To był 92-93 rok, kiedy ona w ogóle zaistniała w Polsce. Ja później przez rozwój idę kolejne szczeble tutaj. Dostałam takie zadanie, żeby wdrażać ją nie tylko dla tej firmy, ale dla jej klientów. To było też powiązane z ICV-em. W związku z tym miałam takie spojrzenie przez pryzmat liczb. Strategia przez pryzmat liczb. I to tak naprawdę zaczęło mnie zbliżać do tego, co dzisiaj robię, bo jak miałam zadanie wdrożenia strategii, to były fantastyczne projekty. To były projekty dla dużych firm, dla dużych korporacji, dla banków, dla firm ubezpieczeniowych. Tam budowaliśmy strategię rozwoju i przekładaliśmy ją konkretnie na akcje, na mierniki, na budżety. Tylko w pewnym momencie, po którymś tam projekcie, okazywało się, że firma, której wartość rosła, znalazła inwestora, który spojrzał sobie na tą spółkę jako na coś, w co można po prostu zainwestować i tą spółkę kupował. No, wydawałoby się, no i dobrze, no na tym polega prawo rozwoju, prawda? Przychodzi inwestor, ma wszystko ułożone, powinno być wszystko ok. Ja wam powiem, że zaczęłam odczuwać coś, co wcale nie było zgodne z moimi wartościami. Zaczęłam odczuwać coś, no kurczę, tak żeśmy tutaj pracowali, żeby to było w dłuższej perspektywie, żeby się rozwijało. Miałam takie poczucie, że to takie niefajne jest. Zaczęłam się zastanawiać, które firmy nie będą chciały dać się sprzedać, jak będzie szło im lepiej. To był 2006 rok. Moją odpowiedzią była własna firma Business Discovery, która pomyślała sobie tak, takimi firmami będą firmy rodzinne. To firmy rodzinne nie będą chciały, gdy będzie szło mi lepiej, nie będą chciały dać się sprzedać. Byłam rozpromieniona w ogóle tym odkryciem. 2006 rok to w Polsce jeszcze na temat firm rodzinnych tak trochę nie bardzo. Nie mówiono się tak jak teraz. Więc ja wróciłam do Szwajcarii. Tam mam wspaniały Instytut Biznesu Rodzinnego, Center for Family Business, prowadzony przez profesora Tomasa Zellwängera. Mówię, ucz, mów, co jest ważne. A on powiedział, wiesz co, tak naprawdę firmy rodzinne mają tylko trzy wyzwania. Pierwszym jest sukcesja, drugim jest sukcesja, a trzecim jest sukcesja. Mówię, okej. Pierwsze doświadczenia, które na styku właśnie firm rodzinnych, które budowały swoje strategie, już pokazały, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, dlatego że te firmy, nagle mi się wydawało, że tam można wszystko policzyć, zobaczyć w ogóle, a centra i ośrodki decyzyjne były tam gdzieś po lewej stronie. Czasami one w ogóle nie miały nic wspólnego z ekonomią, z rentownością, one naprawdę działały inaczej. Ten temat sukcesyjny był tam bardzo wyraźny. Wtedy zdałam sobie sprawę, że bardzo zależy mi na tym, żeby się wyspecjalizować, żeby służyć im najlepiej jak potrafię. I myślę, że to właśnie dlatego ta część biznesowa została uzupełniona w mojej wewnętrznej motywacji tą drugą,
częścią, tą, o której we wstępie, tym, że wiem, co to znaczy strata. Wiem, co to znaczy strata firmy rodzinnej, bo o niej się mówi w moim domu do dziś. A dlatego działam w tym obszarze, uzupełniając strefę biznesową też tą częścią społeczną w ramach Instytutu Biznesu Rodzinnego. No więc jak już weszłam na ten rynek, trzeba się było zastanowić, cóż takiego jest w tych firmach, dlaczego one są tak inne, no bo że ich jest dużo, no to już się znaczy, że 92% wszystkich firm, że 60% zatrudnionych, wiemy, że jest ich sporo. W tej chwili nasz instytut dostał takie zadanie z Brukseli, żeby policzyć, ile jest firm rodzinnych w Polsce. Powiem Wam, że to zadanie wcale nie jest proste, ono ma być zunifikowane, bo każdy kraj unijny, żebyśmy takie statystyki mieli porównywalne, będzie takie zadanie realizował. A problem jest w zasadzie, dlatego problem jest problemem, bo my trochę przestaliśmy wiedzieć, co to jest firma rodzinna. Kiedyś to takie dosyć proste było, nie? Mama, tata coś tam razem pracują, działają, tworzą. Teraz wiemy wciąż, co to jest biznes, ale trochę przestaliśmy wiedzieć, kim jest rodzina. Mama, tata, pan, pani, okay. pan. No, interpretacji w Unii jest tutaj sporo. Rzeczywiście firmy mają pewną specyfikę i mają pewne kody wartości. Ja o tych kodach w paru słowach Wam powiem. Jak ja patrzę na firmy rodzinne, co ja widzę? Z jednej strony wiemy, że musi być dominująca własność. Jak nie ma dominującej własności rodziny, rodzina nie może podejmować decyzji, to już nie ma firmy rodzinnej. Więc rzeczywiście ta dominująca własność być musi, ale jest coś więcej. Tym czymś więcej są wspólne wartości. Historia Zbigniewa Gryca nam się doskonale pokazuje to, że rzeczywiście mówimy o pewnych wartościach. Bo gdyby sobie pomyśleć lata temu, on opowiada jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, lody pingwin. Sam wsadzałem patyki do tych lodów. Potem były w Warszawie sprzedawane lody miś. Mówi, w takich skrzynkach wielkich. Mówi, ja ich nie mogłem unieść, ale kolega nosił, a ja kasowałem. Pamiętam, jak dziadek to robił. Potem w 1980 kupił zieloną budkę, by rozwijać się szybciej. Pamiętacie lody zielonej budki? One były pyszne. Orzechowe były pyszne. Całą swoją miłość do lodów, całą swoją wiedzę o lodach przelewał rzeczywiście tam. Natomiast później, z pewnie zwanych względów, on mówił, nie mógł bezpośrednio zarządzać, względy zdrowotne nie pozwoliły, on tą firmę sprzedał funduszowi zewnętrznemu. Fundusz zewnętrzny inaczej patrzy na podmiot, który właśnie kupił. To jest dosyć logiczne, no bo kupił po to, żeby były większe zyski. Jak mają być większe zyski, to niekoniecznie owoce do tych lodów owocowych, bo być może sok zamiast tego, co drogie. Więc patrząc przez pryzmat rentowności, nie szło wypracować tego, za czym Grycan tęsknił. W 2004 roku z powrotem wszedł na rynek i mimo wszystkich swoich konsultanci mówili, no co ty, rynek lodów jest podzielony, to już jest naprawdę szaleństwo, nie wchodź. On się uparł i wszedł. Z jakim skutkiem wiemy? Jego wspaniałe córki, lody, wartości, które generują wartość. W firmach rodzinnych bardzo wyraźna jest spójność własności i zarządzania. Tam się podejmuje decyzje bardzo szybko. Te decyzje czasami są właśnie gdzieś tam na poziomie emocji, na poziomie przemyśleń i one są podejmowane bardzo szybko. Teresa Mokrysz, fantastyczna kobieta, która, nie wiem czy Państwo wiecie, otrzymała nagrodę, ogólnoświatową nagrodę kobiety przedsiębiorczej. Firma bardzo długo działająca, 1927 rok założenia, natomiast bardzo ciekawy przypadek, dlatego że żona dostała swojego czasu tą firmę od swojego męża. Mąż powiedział, prowadź. Prowadzi wraz z Sylwią, wraz z Adamem, który od 1 stycznia jest prezesem w tej chwili, w firmie Mokate. Dlaczego szybkie decyzje? To ona podjęła decyzję lecąc samolotem do Londynu, siedziała koło jednej z kobiet, która mówiła, to takie zmiany teraz w tej Polsce, takie no, śmietankę trzeba sprzedawać. No jak no śmietankę do kawy, taką po prostu podjęła decyzję. Zamiast paluszków słonych będziemy sprzedawać śmietankę.
Wyobraźcie sobie menadżera, który ma podjąć taką decyzję. On musi przedstawić biznesplan, rentowność, analizę. W firmie rodzinnej to jest możliwe. Albo ja nie nadążam, albo on jest szybszy ode mnie. Kolejna firma, w której ta inność jest widoczna, to jest firma Ochnik. Bardzo wyraźne zarządzanie przez wartości, bardzo wyraźne. Tutaj mamy nawet w nazwie, mamy nazwisko. To jest premia właścicielska, to jest kapitał zaufania, to jest ja stoję za tym, co robię. Marcin, najmłodszy z trójki braci tu na zdjęciu, mówi, zarządzam tą firmą w relacji 50-50. 50% to są strategie biznesowe, 50% to jest w naszych strategiach, to jest rozwój kultury organizacyjnej. To są wartości, które są dla nas ważne. To jest wszystko to, co stanowi nasze DNA. On z biznesem zapoznał się w bardzo trudny sposób. Miał 10 lat, przyszli do jego dwaj starsi bracia i mu powiedzieli, oddajesz pokój, tu będzie szwalnia. To było jego przywitanie z firmą Ochnik. Z kolei ojciec, dlaczego w tym temacie są? Ojciec powiedział jednemu z braci, temu Jackowi, że tak naprawdę w życiu liczą się dwie rzeczy. Pierwsze to jest, żeby być samodzielnym, a drugie, każdy facet powinien mieć skórzaną kurtkę. Więc Jacek wziął to bardzo, jak powiem, personalnie, narysował szwarce z Garwolina, poprosił, żeby uszyła. I tak się zaczęła ta przygoda. Ta przygoda pokazuje też, że można zarządzać firmą w trójkę przy pewnych założeniach. W tej chwili oni podzielili się biznesem. Troje braci, jeden zajmuje się deweloperką, drugi biznesem związanym z biurowcem. Tutaj w Warszawie Marcin jest najbardziej związany właśnie z tą marką, którą rozwija. Zarządzanie przez wartości, kapitał zaufania. Uwielbiam ich. To jest rodzina Ostrzewskich z małego miasta Ostrzeszów w Wielkopolsce. Słuchajcie, oni od lat ręcznie robią dachówkę. Ręcznie. Czwórka dzieci, która tak naprawdę mogła sobie pozwolić też na to, żeby karierę robić w różnych innych miejscach. Tak? Studiowali w Polsce, za granicą, mają szerokie kompetencje. Najstarszy syn, Adam, w tej chwili prezes firmy, dba o to, żeby posypka na tej dachówce była taka, jak ma być. Żeby wszystko było dokładnie takim procesem wytwarzane, jaki on zna, jaki poznał od swojego ojca, od swojego dziadka. Ale oni nie działają, słuchajcie, w skali mikro. Pół Anglii, pół dachów Anglii jest pokryte ich dachówką. Oni są bardzo międzynarodowi, więc znaleźli sposób na to, żeby z małej, bardzo unikalnej rzeczy stworzyć coś, co jest bardzo trudno kopiowalną przewagą konkurencyjną. Trudna historia, dziedzictwo, zamiłowanie, pasja pokazuje jeszcze jeden z aspektów firm rodzinnych. To zakorzenienie. Historia Kruka znana wam z pewnością. 1840 rok, jubiler z Poznania, który co roku stawał tak naprawdę, to mówię teraz o Wojciechu Kruku, co roku stawał za ladą, by właśnie w Boże Narodzenie sprzedawać osobiście. Bo było to przywiązanie do marki, szacunek do jego poprzednich, do dziada, do ojca. No i chciał wejść na giełdę, no przed na giełdę, chciał pozyskać kapitał na rozwój, kontrola się wymknęła, historię znacie. Natomiast to, co tutaj jest szalenie ciekawe, dwójka dzieci. Wojtek w tym czasie był w Szwajcarii, pracował w Omedze w zakresie tam, zegarki, były tutaj jego przedmiotem zainteresowań biznesowych. Ania w tym czasie mieszkała w Hiszpanii. Zupełnie nie byli związani z firmą ojca i nawet w ogóle nie myśleli, żeby być. To nie był ich wątek. W momencie, kiedy zaczęło się trudno dziać, w momencie, kiedy w rodzinie rzeczywiście to było odczuwalne, że jest strata kontroli nad biznesem, który był od 1840 roku, obydwoje wrócili do Polski, do Poznania, do taty z konceptem Ania Kruk, nowa biżuteria, nowa marka. Musicie sobie wyobrazić, zresztą ja też, wzruszenie seniora,
który nagle popatrzył, okej, będzie kontynuacja. Powiem wam, że ta historia jest fantastyczna. W tej chwili Ania sprzedaje tą biżuterię w Katarze. Katar się zakochał myśleniem, pasją, jej tworzeniem, bo ona to wszystko tworzy samodzielnie. Historia w innym wydaniu. Oni sami o sobie mówią, że to jest nowy rozdział tej samej książki. No tu żeśmy się nie doczekali na rozwój. Ja tak pięknie mówiłam o tych, znaczy mówiłam o pięknych przykładach, a w tej chwili nie sięgam już do przykładów polskich, bo nie chciałabym o nich, ale popatrzymy sobie na te zagraniczne. Firmy rodzinne to też napięcia. To też, jeżeli w rodzinie się coś zadzieje, to przekłada się to na firmę. Nie wiem, czy państwo wiecie, to są bracia. Ich kłótnia nie tylko spowodowała, że dwa klany totalnie się rozeszły, no ale dwie marki zupełnie przestały korzystać jedna z zasobów drugiej. Natomiast to, co jest najtrudniejsze w firmach rodzinnych, to to. I ja się tutaj na moment zatrzymam. Najtrudniejszy obszar, którego doświadczam w pracy z firmami rodzinnymi, jest właśnie taki, że ta zmiana pokoleniowa, mimo że być powinna, ona wciąż nie nadchodzi. W wielu firmach. W wielu firmach, ten jest, kochani, to jest mój ulubiony przykład, 107 lat. Jeśli ktoś zna, to ja poproszę o kontakt. Jeśli ktoś zna dłużej żyjącego, aktywnie zarządzającego. A w tej chwili to jest mi znany najbardziej wytrwały, 107. I nie odpuszcza. Czasami tak odpuszcza. Czasami po prostu już jak aktor teatru na scenie. To jest szalenie trudne, bo jeżeli mówimy o zmianie pokoleń, czasami się używa takiej metafory sztafeta pokoleń, podaj pałeczkę. Tylko wyobraź sobie, jak masz podać tą, w sensie, no, jak masz przyjąć tą pałeczkę, okej, biegnij dalej najszybciej jak potrafisz i wyobraź sobie, że przed tobą wciąż jest ktoś. No nie? Ani go to, czy to wyminąć, czy wziąć pod pachę. Tak? A ten ktoś to jeszcze twój tata, twoja mama. Szalenie ciężki temat. Profesor Maj, z którym mam przyjemność prowadzić tego typu procesy na 5., 6., 7. pokoleniu za granicą, mówi, wiesz Ada, zapytaj, jak chcesz wiedzieć, czy proces sukcesyjny będzie łatwy, to jak chcesz tak sobie, to zapytaj, jakie właściciel ma hobby. No to wiecie, wracam, no tak pani Przemysławie, a co pana tak pasjonuje tak w ogóle, tak w życiu? Jakie pan ma tutaj tak... Się domyślacie, co słyszę. No nie, no pani Ado, no pytanie. Jakbym nie kochał tego, co robię, to bym nie miał tych dużych tam fabryk stojących, które pani widzi. To bym nie doszedł do tego, do czego doszedłem. No pani Adrianno, ja jestem tak szczęśliwy. Ja kocham to, co robię i robię to, co kocham. Następny wątek miał być o tym, jak mu to teraz powiedzieć, że on tak teraz... Powiem wam, niełatwo. Mało tego, my cały proces sukcesji traktujemy trochę jak akt koronacji, trochę jak takie, no to teraz, synu, ja ci to przekażę. To jest proces. To jest szalenie długi, trudny proces. To nie jest z dnia na dzień. Z dnia na dzień nie wykształcimy ani kompetencji menedżerskich, ani autorytetu w tym młodym, ani też nie znajdziemy sobie w sobie rzeczy, które być może staną się jakąś alternatywą. I jeszcze jest jedna rzecz w całej tej trudnej tutaj story. Ta ostatnia rzecz to jest model biznesowy. Bardzo często jest tak, że po prostu spotykam się z takimi modelami, które już trochę nie dzisiejsze. Trochę przez to, że nie ma tej dynamiki rynkowej, co zresztą naturalne, to ta firma zostaje trochę na tym, co miała parę lat temu. I to jest trudne dla firmy. Co z tym zrobić? Wyzwań jest szalenie dużo i one są dlatego tak trudne, bo jest ich z różnych branż, z różnych obszarów. To są wyzwania i prawne, i finansowe. Wyzwania oczywiście z obszaru emocji, psychologii, cały szereg. Jak to teraz uporządkować? No, często spotykam się z takim podejściem. Siedzę, poczekam. Może przejdzie, może... Coś tam się zadzieje. A chciałabym wam powiedzieć, że temat jest szalenie pilny. Szalenie pilny.
Dlatego, że dwie przesłanki takie, tutaj się odwołam do sensu stricte naukowych obszarów. Pierwszy to jest badanie GES. Realizujemy je co 2 lata. Jesteśmy ośrodkiem, który na zlecenie Szwajcarskiego Instytutu podłączył się do nurtu, który jest, czy badania, które jest robione na całym świecie. W tej chwili w Polsce mamy pierwsze wyniki, które pokazują, ile dzieci tak naprawdę chce przejmować te firmy. Powiem wam, że jak pierwszy raz, siedząc jeszcze do późnego wieczora, żeśmy tam z programu statystycznego wyciągali te liczby, jak je pierwszy raz zobaczyłam, to mówię, jeszcze raz, sprawdźcie, jeszcze raz. 6,3% dzieci z firm rodzinnych w ogóle deklaruje, że mogę rozważyć to, czy w przyszłości wezmę nie firmę, bo pytanie nie brzmiało, czy chcesz majątek rodziców. Pytanie brzmiało, czy rozważasz wzięcie odpowiedzialności za zarządzanie tą firmą. 6,3%. 12 tysięcy przebadanych studentów, więc najpierw myślałam, że być może oni gdzieś po świecie rozproszeni. Być może gdzieś tam studiują gdzieś, bo to było badanie z 35 uczelniami w Polsce. Więc szukaliśmy, ponieważ to było badanie międzynarodowe, można było tam wyszukać i no, nie wpłynęło nam na ten wskaźnik. Co nam wpływa na ten wskaźnik, to być może też warto powiedzieć, im większa firma, tym ten wskaźnik jest wyższy. Tak? Czyli można znaleźć tam taką prawidłowość, że ta odpowiedzialność, że tak powiem, wiąże się z wielkością. Ale to jest jedno badanie. Drugie badanie realizowane w tym samym czasie, byliśmy realizatorem fantastycznego projektu Kody Wartości, efektywna sukcesja polskich firm rodzinnych. Przez 3 lata spotykaliśmy się z firmami rodzinnymi, ponad 1500 firm, które wzięło udział w tym projekcie. Myśmy na początku tego projektu zbadali, jaki jest stopień w ogóle przygotowania do tematu. I wyobraźcie sobie, że jak zapytaliśmy się, jak myślisz, jak oceniasz właścicieli, jak długo trwa taki proces? Będziemy tutaj mówić o sobie, jak długo to trwa? W rok się uwinę. Tu prawnik, tu nie ma problemu. Najwięcej odpowiedzi właśnie w tych granicach. Rok i krócej, żeby nie było. A jak często rozmawiacie o sukcesji? I się okazuje, że po prostu nie rozmawiamy. Zobaczcie, jakie mamy 3 zmienne. Po pierwsze, dzieci wcale się nie palą. Po drugie, mamy wyobrażenie, że to potrwa po prostu bardzo szybko. Pójdę, przepiszę i ma. I po trzecie, o tym w ogóle nie rozmawiamy. Ja tylko powiem, że Szwajcarzy i firmy, które mają doświadczenie, się tak trochę do nich odwołuję, bo oni mają te 6, 7, 8 pokoleń, to mówią, dobra sukcesja, 7-10 lat. Rozmawiać trzeba na zjazdach rodzinnych, to jest dosyć oczywiste. Więc wyzwanie jest pilne. Wobec tego chciałabym wam pokazać coś, co po tym projekcie, po kodach wartości, zaczęliśmy, no właśnie, bo też muszę trochę nawiązać, po projekcie kody wartości zaczęliśmy wprowadzać narzędzia tam wypracowane, 58 różnych narzędzi, testy, case'y, w ogóle taki cały segregator. I się okazało, że firmy, które są świadome tych zmian, wykorzystują je w taki określony sposób. Wybierając tych z szeregu rzeczy, te, które dla nich są prawdziwie ważne i wartościowe. I one się mi ułożyły w taki model, no taki właśnie. 4 obszary, które są ważne w procesie sukcesji. Pierwszy, najważniejszy, to jest ten obszar, który jest związany z indywidualną strategią właściciela. To w ogóle od niego się zaczyna. Ja mam często, Ada, słuchaj, wiesz co, bo mój tata, to on już naprawdę powinien, wiesz, a tymi sukcesjami się zajmujesz, weź pogadaj z nim, wiesz, bo on tak, no taki bezradny jest. No to tak może byś przyjechała. No ja bym przyjechała, ale z sympatii dla tego dziewczęcia, bo jeżeli to nie tata powie, tak, ja bym chciał bardzo, to tam się nic nie zadzieje. Pierwsza rzecz to jest rzeczywiście ta strategia właściciela. Czy w ogóle chce budować firmę wielopokoleniową? On może tą firmę też chcieć sprzedać. Jak najpierw sobie pomyśli, jakie rzeczy wiążą się w ogóle z procesem sukcesji. Ja będę musiał powiedzieć mojemu synowi, że on nie jest najlepszym kandydatem. Jako ojciec. Nieproste tematy. Czy ja mam strefę seniora?
to jest strefa seniora, to jest coś, co pozwoli mi utrzymać się nawet jakby tą firmę, tamto drugie pokolenie, no właśnie, w razie W. Czy ja mam jakiś obszar bezpieczeństwa? Co było moim marzeniem? I czy to marzenie wciąż jest aktualne biznesowo? Szereg pytań do właścicieli. Drugi obszar, strategia sukcesora. Sukcesor oczywiście buduje swoje kompetencje, zaraz pokażę, w różnych obszarach. Natomiast tak naprawdę to są trzy podstawowe pytania. Dla młodego, dla tego, który myśli sobie, czy może. Pierwsze pytanie, czy masz lub możesz mieć kompetencje do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za firmę? Znasz się, czujesz się, wiesz, w jakim jesteś miejscu, być może wiesz, czego jeszcze potrzebujesz. Czy masz lub możesz mieć kompetencje? Drugie pytanie, znasz swoich rodziców? Czy znając swoich rodziców, możesz myśleć o tym, że kiedyś zrobią ten krok do tyłu i się cofną, pozwoląc ci wziąć odpowiedzialność za tą firmę? Czy możesz mieć uprawnione takie nadzieje? I trzecie pytanie, czy po prostu chcesz to robić? Czy chcesz? Czy to też jest twoje marzenie? Kochani, tutaj nie jak w referendum, to jest 3 razy tak, wymagane, żeby w ogóle zacząć myśleć na ten temat. Strategia wzrostu wartości firmy, trzeci ruch i trzeci proces. Wszystko to są procesy. Pierwszy proces właścicielski, drugi proces sukcesora, trzeci proces budowania międzypokoleniowej strategii. Widzę, że wiele strategii firm rodzinnych nie jest wdrażanych albo mogło być wdrażanych dużo lepiej, gdyby był konsensus na tej pierwszej fazie międzypokoleniowej, żeby się dogadali, na jakich chcą rynkach być, na jakich nie. Strategia to nie jest tylko to, co chcę robić. Strategia to jest też to, czego nie chcę robić. W momencie, kiedy my wspólnie, właśnie międzypokoleniowo osiądziemy do tego tematu, dużo łatwiej potem jest młodemu realizować to, co wspólnie ustawili, no a też Nestorowi trochę się wycofać. I czwarta rzecz, jak budować harmonię rodziny, jak zagwarantować wyważenie interesów, to jest też obszar, który budzi szalenie dużo emocji. Bo co to znaczy sprawiedliwie? Jak podzielić firmę? No właśnie sprawiedliwie, no ale co to znaczy sprawiedliwie? Mama czasami ma inne myślenie, co to znaczy sprawiedliwie od tego, co myśli tata. A dzieci to już w ogóle, każdy po swojemu. Co to znaczy sprawiedliwie w tym procesie i jak o to zadbać? Czwarty proces, który nakłada się na zmianę pokoleniową. Reasumując, 4 obszary. Jeszcze raz i z narzędziami. Najpierw audyt gotowości. Ja tego Nestora specjalnie, kochani, tą strzałką w tamtą stronę, nie z dół. To nie jest abdykacja, zejście po schodach teraz. Nie, to nie jest nawet strzałka pozioma, czyli w bok. Dla mnie to jest strzałka, rób teraz inne rzeczy, dalej się rozwijając w innych obszarach, budując sobie coś nowego. Drugi obszar to jest właśnie ten autorytet sukcesora od tożsamości zawodowej przez audyt kompetencji, przez plan sukcesyjny. Trzecia ta wzrost wartości firmy, bo po to to robimy, żeby firma się rozwijała. Tu jest ważna ta strategia międzypokoleniowa, ten audyt strategiczny, badanie, kody wartości. I ostatnia, ład rodziny, zjazdy rodzinne. Ostatnim narzędziem jest konstytucja, czyli coś, co spowoduje, że jest wciąż harmonia. I w ten proces, tak jak wchodzimy, kochając się, szanując, tak z niego wychodzimy, przynajmniej z takimi samymi uczuciami. 4 obszary to są firmy, które te obszary doskonale mają opracowane, firmy rodzinne, wielopokoleniowe. Bo tak naprawdę nie ma skutecznych firm rodzinnych bez zmiany pokoleniowej. To jest jedyne wyzwanie, które tak naprawdę stoi przed nami. Zamykając ten obszar, powiem, jest trudno. Jest trudno, ale to można opanować. Mam taką refleksję per astera ad astra. I ja życzę Państwu i sobie, żebyśmy kiedyś, jak będziemy patrzeć w takie bezkresne horyzonty i w niebo, żebyśmy takich gwiazd sukcesyjnych, gwiazd polskich widzieli coraz więcej. Żeby one nam jaśniały. A ja mam nadzieję, że moja babcia i mój dziadek gdzieś tam się do mnie uśmiechają. No, patrząc sobie. Dziękuję
bardzo za uwagę.